tym wypieraniu nieprzyjaciela przed pola Warszawy, jakie się dokonywało w ciągu nocy i dnia dzisiejszego, mamy do zanotowania kilka epizodów, które są godne tego, żeby je zapamiętać. Patrole nasze podsuwały się dość zuchwale naprzód. Jeden z patroli podszedł aż pod stanowisko artylerii niemieckiej. Obrzucił ją granatami. Inny z patroli to samo zrobił w stosunku do stanowisk CKM-ów, ciężkich karabinów maszynowych. Stwierdzenie tego faktu jest bardzo ważne, gdyż ta czynna, ofensywna postawa pociąga zawsze za sobą onieśmielenie przeciwnika. To były przeżycia na froncie Warszawy. Warszawa sama miała dzisiaj znowuż gorący i głośny dzień. Naloty, które po obiedzie się odbyły, były dość silne. Brało w nich udział ponad 50 samolotów. No i niestety były to przeważnie bomby zapalające. Jeszcze raz tutaj musimy zwrócić uwagę na konieczność szybkiego reagowania na te bomby. Mówiłem już raz, że to są niewielkie bomby, które wytwarzają niesłychanie wysoką temperaturę. Zbliżyć się do nich można zupełnie bezpiecznie, one nie wybuchają. Zasypać je piaskiem. Niezmiernie ważna rzecz, żeby nie tracić głowy w tych wypadkach. Ponadto w ciągu dzisiejszych nalotów stwierdzono niewątpliwie, iż lotnicy strzelali z CKM-ów do ludności. Cóż, na to wszystko można tylko zacisnąć pięści i jeszcze bardziej stać się zaciętym. Odbyła się dzisiaj w rannych godzinach przysięga tych ochotników, którzy wczoraj na apel prezydenta Starzyńskiego zaciągnęli się do wojska. Zostali umundrowani, uzbrojeni i złożyli przysięgę. Od dnia dzisiejszego stali się żołnierzami. Przejdę teraz na zakończenie tej mojej pogwarki codziennej, wieczornej do spraw drobnych. Znalazł się tutaj na gruncie Warszawy Amerykanin, przedstawiciel wielkiej firmy filmowej, który przyjechał od po prostu przeddzień wojny. No i wsiąkł, ponieważ wojna się przedłuża, postanowił historycznie ją na tym filmie utrwalić. I już drugi dzień jeździ autem. Oj, nawet teraz w tej chwili jest między palącymi się domami. Zdejmował cmentarze podarte pociskami. Szpitale poruinowane na Pradze, domy robotnicze rozwalone, dzieci pomordowane. Niedługo świat na drugiej półkuli będzie mógł zobaczyć oczywiste dowody, niezaprzeczalne, jak my walczymy i jakimi metodami prowadzi walkę nasz wróg.